opuszczone, a dzięki swojej mrocznej historii to niesamowite miejsce jest otoczone legendami, plotkami o duchach i zjawiskach paranormalnych. Patrycja, zostajemy na noc? Nie, zostajemy. Jedziemy. Zostajemy na noc, nie. Patrycja. Dobra, w końcu ogarnięte. My znowu na tym parkingu, to tak z internetu dużo korzystamy. Zostawiamy wam pineskę, jakby ktoś tutaj był w okolicy, nie ma internetu, to jak znalazł, ten parking jest sam raz. Tam jest kawałeczek dalej serwis, tam jest ten posterunek GNR od razu, pod latarnią najciemniej. Cukiernia. No, cukiernia jest niedaleko. Szkoda, że kebaba nie ma, wiesz? No, cukiernia jest, no i ogólnie tu jest duży park. To znaczy, z tym parkingiem to jest taki problem, że tam później trzeba, wyjeżdżając z niego, trzeba przejechać przez przejście dla pieszych, no także to jest tak. Bo tam jest strasznie wąsko zrobiony chodnik. Ale to da się. No a jak nie, no tam jest wielki parking koło tego serwisu zaraz. Tylko tam internet słabiej sięga, nie? Ale jak ktoś ma taką antenę z dalsza, no to akurat. A my co? A my do Lidla. Jak zwykle do Lidla. Tak jest. No jak dużo jemy, to musimy robić dużo zakupów. Mhm. Dobra, my poszukamy Lidla, pojedziemy do Lidla. A najpierw serwis, nie? Mówiłeś? A najpierw serwis, tak. No tutaj mamy pod ręką, to zrobimy sobie serwis od razu wyjeżdżając. No, w ogóle takie dobre miejsce wypadowe stąd. Można wrócić do serwisu, zrobić sobie ten, pokorzystać z internetu. Można pojechać sobie tam na ten most na przykład, bo to jest 15 km. I pewnie tutaj w obrębie jeszcze by się coś tam poznajdywało. No i ogólnie taki luz jest. W sumie to dwa kampery na cały ten. My jesteśmy, tam stoi teraz na serwisie jeden jeszcze. A tak tu nic się tu nie dzieje. A wieczorem dwa. Dwa wczoraj stały? Mhm, wieczorem, później jeszcze jeden dojechał. No ale to nie jest to co przy wybrzeżu, że tam nie ma gdzie w ogóle zaparkować. Tam w miasteczku przy wybrzeżu, jeśli macie taki parking, to już ogólnie ciężko na nim osobówką stanąć, bo potrafią sobie przyjechać wielkim kamperem, stając w poprzek, zajmując 6 miejsc. No, w sumie ja się nie dziwię, że potem są zakazy. Bo jeśli coś takiego się dzieje, no to faktycznie jest bieda. No ale tutaj widzicie, no tutaj my stojąc normalnie na miejscu parkingowym po prostu, więc zajmujemy tyle co każdy inny. No. I ludzie tu są mili. Uśmiechają. I ludzie tu są się, mili, tak? No? Przy wybrzeżu mniej. Psa na spacerku zaczepiały, panie. Ja się nie dziwię tym ludziom przy wybrzeżu, że jak widzą kogoś z kampera, to go mają dość. No, no to naprawdę fajnie. No. Dobra. Patrzcie, tu mamy kolejny przykład, który pokazuje, że niektórych karawani przerasta. Jest kran do wody. To jest po prostu taka krateczka. I co? Tam ktoś wjebał kasetę. Jest napisane. Kaseta nie. Kaseta tam. Tam jest dziura. Tu. Nie, mimo wszystko ktoś potrafi tutaj wywalić kasetę, gdzie się powinno nabrać wodę. Ja się nie dziwię czasem. Naprawdę. Dobra, zakupki w Lidlu były, kawałeczek dalej podjechaliśmy, ale podjazd to był taki... Mega stromy. Że jak będziemy zjeżdżać, to chyba musimy sobie zapiąć, nie wiem, jakiś słup za sobą i ciągnąć, bo... Serio? Mnie brzuszek boli. Ja sobie zobaczę, jaka wysoka. Sporo, nie? No, ładne stoliczki. Ma nim widok 360 stopni dookoła. I nawet chyba woda jest. Na samej górze woda? Skąd ona się tu ma brać? Nie ma. Nie pompują dzisiaj. No dobra, przyjechaliśmy tutaj, bo huśtawka jest. W Portugalii można wpisać w atrakcjach turystycznych huśtawki i jest pełno takich huśtawek w specyficznych miejscach. A wiesz, że tu na rejonie jest taka huśtawka, gdzie jak się huśtasz, tu już ląduj, tak jest, wisisz nad przepaścią, tak? Tak? Gdzie? No nie wiem, widziałem na zdjęciach. Nie. Ja a nie, ona chyba była poniżej, mi się wydaje. Widziałam, że tu jest dużo właśnie huśtawek, ale nie zwracałam tak uwagi. No.
Wiecie, Patrycja do dzisiaj nie wyrosła z Myślawy. Nie. Nie. Zabroni mi się już kuśtać. Nieprawda. Nie, no idziemy coś zjeść, żartowałam. Dobra, dobra, przed chwilą było chciałabym cię, ale jestem głodny. No właśnie, dlatego powiedziałam, żartowałam, że mi zabroniłeś, idziemy coś zjeść. No, fajnie się będzie. Zrobimy sobie hot doga. Hot dog, chodź. Noga nie ma. Parówka. Idziemy. No tak, już. Chodź tu. Szybko, szybko, szybko. Szybko do mój, spokój się. I teraz stanie się rzecz historyczna. Wozimy go od początku. A nie było ani razu używali. Trzeci rok jeździ z nami. Nie, w domu go bardzo dużo używaliśmy. Tak, w domu, tak. Uznaliśmy, że będziemy gotować na parze dużo, w ogóle w podróży i tak dalej. Coś nie wyszło. Coś nie pykło, no. Zrobimy hot doga. Nogę zjedzone. Kurde, mnie trochę daje. Przypomniałem sobie o tym. A ona daje czadu. Doszliśmy do wniosku, że w ostatnim czasie to te więcej przeszkadza niż pomaga. W sumie komarów nie ma, much nie ma, zimno jest wieczorem. Bo to zdejmiemy i założymy na wiosnę dopiero. W Polsce się przyda na komary. No zobacz. Kurde, to już sztywne. No kurde, teraz to jest widok. Ale aż tak dziko jakoś. No nie, tak by tu czegoś brakowało. Ja poszłam z tym na spacer, a Andrzej postanowił, że wypierze te zasłonki i co zrobiłeś? I chyba kurde, przesadziłem z płynem. Nie wiem, kiedy się pozbędę tej ilości piany teraz. To jest płyn do naczyń. Aha, ja myślałem, że do No bo to takie puste było i w sumie z tego zeszło świetnie, bo woda była czarna, tylko że teraz nie mogę się pozbyć tej piany. No i sytuacja opanowana. Koniec się pukania. Jedna firanka się już tam suszy. I będzie druga. Fasolka będzie jutro. Patrycja zamoczyła fasolkę, jutro będziemy gotować fasolkę po obrotoczku. Tylko tak nie do końca jestem pewien, czy my wszystko mamy do niej. Kiełbaskę mamy, boczek mamy, cebulkę mamy. I resztę przecieru chyba tam też jest. To chyba się uda. No. Ja jestem zobacz, bo ja nie wiem, może on już jest zużyty, a ja nawet nie widziałam. Teraz zobacz. Nie ma. To nie mamy. No. I po fasolce. Nawet pies bez ruchu stanął. Jak tu? Nie będzie fasolki. Dzień dobry. Wiecie co? W nocy było 0 stopni. Zimno. I wiecie co? Miałem wstać na wschód słońca, nakręcić coś fajnego. I wiecie co? Jest 8:39. Dobra, trzeba zjechać z tej górki. Patrycja już ma... stres. No i patrzcie, gdzie dojechaliśmy. Jak się uda wejść? Oj, coś czuję, że się nie uda, bo są wszystkie na dole już zamurowane. No zobaczymy. Się tam przejdziemy. Ale to się trzeba ubrać, bo tu pić jak w Kieleckim. Tak, zimno jest mega? Mhm. Ojej, dobra. Się ubieramy i idziemy, tak? Nie, ty zostajesz. Ty możesz szybko teraz zrobić, szybko idź. Nie, zostawcie.
A coś tam na dole. Co to było? Sanatorium jakieś. Sanatorium? Tak. Uj, to nie jedna duszyczka tu odeszła. Ulala. Co? Ja pierdziu. Przyznam, że hotel w Grecji, który oglądaliśmy, był w nieco lepszym stanie. Mam schody. Patrycja, w takim budynku na pewno jakąś kosmicę też mieli. Dlaczego? Nie no, żadne. No i tam. No ogólnie sam beton. Tak surowo. No, ktoś się chyba palić, co? Pewnie ktoś to spróbował nieraz spalić już. A co chcesz wejść? Ktoś to pozamurowywał, ale każdy wszystko powinien. O, to jakiś placek, w kościół nawet mieli. No pewnie kiedyś, jak nie było zarośnięte. Widoczek na Porto. Jakiś kociusz. Znowu tak samo. Jeszcze wyżej. To jak fajnie bez dachu. Ja myślę, że to już kopa lat tak stoi. Tam jest tamta strona, widzę widoczek. No i tu jest to półokrągłe coś na dole. Jaki tarasik. Nie do końca jestem pewien, czy chcę po nim chodzić. No to od spodu wyglądało kiepsko. Ale z ładnym widoczkiem. Kurde, muszę przyznać, że to już dość wysoko jest. Bo z tej strony jest niżej, z tej strony jest wyżej, nie? Bo tu było jeszcze jedno piętro, a tam już nie. Tam Porto, nie? Tak, to już jest Porto, no. Lubicie takie urbexy, czy nie? Bo ja to czasami właśnie szukam takich miejscówek. Bo zajawkę mam. To Andrzeja ciągnę, bo Andrzej też lubi takie miejsca. Tak patrząc tutaj, to my chyba jakoś do tyłu z technologią jesteśmy. Bo ja widzę, że tutaj stropy Terliwa to chyba lat temu były. To u nas to jakoś taki mało znany temat. O, to chodzi o to, że jest taka belka. Kurde, z tym słońcem akurat. Kładzie się takie belki, o. Jedna i druga. Pomiędzy to się wrzuca takie jakby pustaczki. Puste w środku i to się zalewa betonem. Tylko ta ilość betonu, która jest zalewana, to jest już taka znikoma wtedy. Na plusem jest to, że jest izolowany, no bo jest to powietrze zamknięte w środku.
Doczytałam informację o tym miejscu. To był były szpital gruźliczy i ponoć jest nawiedzany przez pacjentów, którzy zmarli w jego murach. Widzisz? A nie mówiłem? Właśnie wiedziałeś, że tu jest. I... Widzisz? Od razu mówiłem, że to jest coś takiego. I leczyło wiele chorób, między innymi gruźlicę i setki ludzi poniosło tutaj śmierć. A nie mówiłem? I obecnie jest opuszczony, a dzięki swojej mrocznej historii to niesamowite miejsce jest otoczone legendami, plotkami o duchach i zjawiskach paranormalnych. Patrycja, zostajemy na noc? Nie, zostajemy. Jedziemy. Zostajemy na noc, nie, Patrycja. Ja już tu nie chcę być. No weź. Ja myślałam, że to było jakieś zwykłe sanatorium. Czyli mówiłem, że tam musi być kostnica na dole. Jak ten nasz cichucinek na przykład, tak wiesz, uzdrowiskowo. Idziemy tam jeszcze raz, szukamy kostnicy. Nic nie szukamy, idziemy stąd. Idziemy. Nie. Idziemy. Ja idę za okno. Dlatego zaraz obok drugi kościół stoi. Bo tam nie nadążali z jednym. A się śmiałaś, jak mówiłem, że tu nie jeden odleciał. Myślałam, że to zwykłe sanatorium, nie taki ten straszny miejsce. A czytałaś może w którym roku to funkcjonowało? Czekaj, 1958-1975. Czyli od 75 stoi? Tak. Aha. To było plądrowane i niszczone. Ale widzicie, w 58 te rive kurde robili, no. Jak to jest? No chodź, bo huśtawka czeka. No przecież idę. No jak to w Portugalii, tu stawka musi być. Jest nawet jakiś rzymski rycerz, zobacz. Ja muszę tutaj wylecieć dronem do góry, bo to będzie miało fajny kształt. Tak symetrycznie. Powiecie, co wam to przypomina z góry wtedy. Robimy lekkie przestawienie. Na lepszy poziom. Gorszą drogą, ale lepszy poziom. Ten tam znowu przystanął koło tamtego auta. A może mi teraz mrugnie. To jest typowo znowu takie miejsce, jak trafiamy w Hiszpanii i Portugalii. O nie. Zawsze przyjeżdża jednego drugiego, zagląda mu tam, a może coś tego tam. Tak, z ciebie pan patrzył. Tak wtedy, no ja pierdolę. No ja. Tutaj dużo jakoś takich. Dobra, chcąc nie chcąc musimy ugotować tą fasolkę. Tylko problem mamy taki, że jak widzicie już jest niepełno, nie? Nie, trochę za dużo, trzeba będzie to odłożyć i wymyśleć coś innego jeszcze potem. A to zamrozimy po prostu taką gotowaną. Następnym razem nie cała torebka. Dobrze. Mamy garnek za mały na takie gotowanie. Musimy kupić większy garnek. A już drugi raz tak zrobiliśmy. Przydałby nam się jakiś większy garnek. I gdzie go wstawisz, jak ten Tetris tam się już nic nie zmieści? Odstawimy te na parę, bo ich nie używamy. Oj, używaliśmy wczoraj. Raz. Pierwszy raz od 2 lat. Nieistotnie używaliśmy. Poza tym to nie chodzi o to, bo tam to ci zajmuje wyżej. No i może znajdziesz coś takiego, tylko że wyższego. No, o to mi chodzi. Ale nie może być szerszy. Poleć ci jakiś dobry garnek. Na szczęście końcówka lutego to już okres, kiedy można sobie spokojnie zrobić kawę z ekspresu. Dziękuję. A jakbyście się kiedyś zastanawiali, czy przyoszczędzić na wentylatorze, w sensie, żeby go w ogóle nie mieć? Nie! Musi być wentylator. Nie ugotujecie fasolki, jak nie ma wentylatora. No i tak ostatnio z tą lodówką, tak teraz montując, przypomniałem sobie o wentylatorze. O co chodzi z tą wentylacją dokładnie? Jeśli zrobimy sobie wana, nie zrobimy w nim odpowiedniej wentylacji, to będą problemy. I tutaj nie chodzi teraz o to, że musimy porządnie grzać, wtedy nie ma wilgoci i nie ma problemu z wilgocią. Nie, nieistotne ile byście grzali, jeśli wam nie będzie dobrze wentylowany, ta wilgoć i tak będzie. Najprostsza sprawa, po prostu to jest wilgoć w powietrzu i mimo, że my będziemy grzać, to w zamkniętym pomieszczeniu, to mimo wszystko nie ulotni się tak po prostu, tylko będzie się kotłować nadal. Czyli co? Musimy dobrze wymieniać powietrze. Bo to powietrze tutaj oczywiście w środku będzie bardzo wilgotne przez to, że my tutaj funkcjonujemy, gotujemy czy cokolwiek. I teraz tak wiele osób się zawsze pyta, gdzie sobie zamontować ten wentylator najlepiej. Moje zdanie jest takie. Po pierwsze, nie wystarczy, że będzie sam wentylator, czyli jako jeden, jedyny otwór. To też nam nic nie da. Jeśli włączymy taki wentylator, choćby na maksa, nie wiadomo ile by miał wyciągać w tym momencie, to on nie jest w stanie nic zrobić, on zrobi jedynie podciśnienie.
No bo jak ma coś wypompować z czegoś, jeśli to powietrze czyste nie ma, te świeże nie ma którędy wpadać do środka, nie? Dlatego jest wentylator, musi być kolejny otwór. U nas to jest po prostu drugie okno z drugiej strony. I teraz tak, wiele osób ma problem z tym, że ma, nie wiem, pół dachu paneli. Nie ma gdzie wsadzić drugiego okienka. Polecam w takim wypadku zamontować sobie gdziekolwiek jakieś po prostu wywieczniki. Możemy to zrobić nawet w podłodze, tylko pod warunkiem, żeby ich nie zamknąć totalnie. W sensie, że jakieś gdzieś kratki takie 100 mm i też to już zrobi robotę. Chodzi o to, że musi być drugie miejsce, którędy to powietrze zasysane wpada, jeśli tutaj wyciągamy. Następna kwestia. Jeśli chcemy na przykład sprawić, że auto w lecie nagrzane ma być chłodniejsze, to nie chodzi o to, żebyśmy ten wentylator włączyli w ten sposób, żeby on nam tutaj wiał do środka, tylko tak samo, ono ma wyciągać gorące powietrze. Najcieplejsze powietrze będzie tutaj u góry. Czyli musimy się go pozbywać cały czas, wymieniając, czyli włączamy wentylator, ono go wypycha. Testowaliśmy to wielokrotnie i pompowanie tutaj powietrza z zewnątrz kompletnie nic nie zmienia. A jeśli tylko mamy otwarte to okno i ten wentylator nawet lekko sobie biega i wyciąga to ciepłe powietrze, które się tutaj kumuluje, temperatura jest świetna cały czas. W kwestii tego drugiego otworu, nie? Jeśli tu mamy wentylator, wentylator najlepiej zamontować najbliżej kuchni. Tu jest kuchnia, tu jest wentylator, opary mają najkrótszą drogę do wyautowania. I teraz w kwestii drugiego otworu. Jeśli mamy tutaj wentylator i kolejny otwór będziemy mieć zaraz obok, tam na to mówiłem, że można w podłodze zrobić. Czyli zrobimy go tutaj. Też nie, to jest złe, po prostu to powietrze nie będzie się wymieniać w tym samochodzie. Drugi otwór musi być jak najdalej od tego wentylatora. Czyli w naszym przypadku jest tamto okno. I w tym momencie, jeśli ja włączam tutaj wentylator na wyciąganie, tam jest otwarte okno, stojąc tutaj, ja jestem w przeciągu dosłownie. Ja czuję, jak to powietrze tam wpada i wypada tam. I kolejny plus, jaki z tego mamy. W lecie, śpiąc tutaj, pod tym okienkiem, jeśli delikatnie odpalimy sobie tamten wentylatorek, co możemy zrobić tutaj jednym kliknięciem, i tam się odpali teraz wentylatorek, to w tym momencie, jak on tutaj wyciąga, to my mamy tutaj w sypialni idealnie wpadające takie chłodne powietrze, ale za to żadnego szumu z tej strony. Wentylatory drogie, znaczy okna z wentylatorami, nie? Nie wiem, chyba Maxfan w tym momencie ponad 2000 czy coś takiego, nie wiem dokładnie. No i u nas temat był właśnie taki sam. Myśmy mieli na początku dwa okna, tutaj było okno, które jest nadal, no i tamto okno. I tak pierwszy wyjazd w sumie funkcjonowaliśmy bez tej wentylacji, bo za drogo było dla nas. Ale nie, po prostu doszliśmy do tego wniosku, że się nie da i dlatego ja wymyśliłem sobie coś takiego. Pewnie już to kilka razy pokazywałem. To jest po prostu w ramę tego okna, które tutaj mam, wkomponowany taki wentylator samochodowy uniwersalny. Do tego sterownik jest. Tylko tutaj mam takie dodatkowe zabezpieczenie, bo to jest ciężkie i się potrafi otworzyć. A to jest najzwyklejszy sterownik. Czyli mamy w jedną stronę, w drugą stronę, a tutaj sobie regulujemy prędkość. I coś takiego kosztuje w sumie, no jak ktoś potrafił to sobie poskładać, nie wiem, czy 200 zł w tym momencie wyjdzie za to nawet. No to jak ktoś chce sobie trochę pomajsterkować, to zaoszczędzi w temacie, a wentylator jest i musi być. Czy teraz kwestia, czy używamy go tylko jeśli jest ciepło? Nie, używamy go zawsze. Czy to jest zima, czy to jest, czy pada śnieg, czy coś, gotujemy cokolwiek, wentylator chodzi i cały czas wyciąga wilgoć. Mamy zwykłe okna, zwykłe szyby, my nie mamy nigdy problemów z tym, że nie wiem, na nich się skrapla nadmiar wody czy coś, ponieważ mamy stale dobrze wentylowane auto. I cały czas każdemu zwracam na to uwagę, bo to jest istotna sprawa. 3 lata funkcjonowania, no trzeci rok teraz idzie, my nigdy nie mieliśmy problemu, żeby się gdziekolwiek jakaś wilgoć pojawiała. Naprawdę. A jeśli zwrócicie uwagę, to w łazience my nie mamy też okna takie, żeby sporo wyciągało czy coś tam odlatywało wszystko, tylko jest też wentylatorek mały. Zawsze po kąpieli wentylatorek jest włączony, 15 minut łazienka jest dosłownie sucha. Ale tutaj znowu, jeśli mamy drzwi w łazience, zamontujemy sobie w środku wentylator, to nie wystarczy. W tych drzwiach musi być miejsce, którędy powietrze ma wpadać. U nas jest to tutaj. Wcześniej było u góry i na dole, a to przez to, że nie mieliśmy wentylatora, bo nie zdążyłem go zrobić. No i chodziło o to, żeby była jakakolwiek wentylacja padała dołem pod górą. Teraz jest góra zatkana. Widzicie, tu jest tylko takie coś. I wpada dołem. A dlatego dołem, że powietrze, które tam jest zasysane, ma osuszać dokładnie całą łazienkę i wypadać górą. I to się sprawdza świetnie. Nawet jeśli chcemy, nie wiem, wysuszyć coś,
nie wiem, deszcz pada czy coś, możemy tutaj zawiesić. Włączamy ten wentylator i to jest ten idealnie wysuszany, zwłaszcza, że jeszcze tutaj mamy ogrzewanie. Tędy wpada ciepełko, no i robi się suszarnia. Także też polecam, jak ktoś buduje. Ostrzegam, nie kupujcie tego śmiesznego grzybka. Nie wiem, za ile on tam, chyba też parę stówek w tym momencie może kosztować. To tak hałasuje, że z tym się funkcjonować nie da. Mamy zwykły wentylator taki komputerowy. Już go pokazywałem ostatnio, znaczy jakiś czas temu. To jest coś takiego. Bodajże 12 czy 11 cm średnicy. Wystarcza idealnie, naprawdę. Mam nadzieję, że czasem się Wam przydadzą takie moje przemyślenia. Dlatego właśnie jak montuję, to czasem sobie przypominam coś więcej i staram się to dograć. Tak jak ostatnio o lodówce, teraz było o wentylatorze. Majowanie bawi i uczy. Ewentualnie dajcie znać, o czym więcej chcecie wiedzieć. Wtedy będziemy rozmawiać o konkretnych tematach. Patrycja właśnie wróciła ze spacerku, lekko zdyszana, ale skoro już wpadłaś w tym momencie, to powiedz, dlaczego wentylator w wannie jest bardzo istotny? Dlatego, że jak jest ciepło, to Andrzej tu włącza wentylator i mi tam wieje wiaterek na łóżku i jest bardzo przyjemnie na przykład. Widzisz, nie mówiłem. Coś jeszcze? No, coś jeszcze, że jak gotujemy, to włączamy, bo wtedy wszystko idzie. I Wiesz? ogólnie funkcjonując tyle czasu, mieliśmy kiedyś problem z wilgocią? Nie. Nigdy. No, A rzadko. słyszeliśmy o tym wiele. Budując wana, człowiek był tak przewrażliwiony w tym temacie. Nie, wszyscy wilgoć mają pleśń, jak to robić, jak to funkcjonować. No Dobrze przyjdzie. wentylować. Nie wystarczy grzać, tylko trzeba wentylować. Wietrzyć, tak. I nie może zimno, czy tam ile się, nagle się zrobi. Wietrzenie musi być. Musi być tak, nawet jak jest 0 stopni. I Albo poniżej minus, też. tak. Grunt to wietrzyć. I mamy pełny gar fasoli. Wiecie, to sobie teraz. Nie, no nie zjemy takiego gara od razu. Nie, bez przesady. Ja wiem, że potrafimy, ale aż tyle to nie. Pakujemy to sobie po prostu do pudełeczek. Na przykład takich. Czy też słoiczka takiego litrowego, i dzięki temu mamy w sumie cztery obiadki ogarnięte. Bo z fasolką jest dużo roboty. Trwa to trochę, więc jak się już robi, to tak trzeba zrobić, żeby było raz, a porządnie na kilka razy. Bo fasolka po brytońsku dobra jest, nie? Patrycja, słońce zachodzi. No wiem, ja już nie wychodzę z samochodu. Tam jest obiekt nawiedzony. Podobno. Ja już nie wychodzę nigdzie dziś. Już byłam z psem na spacerze ostatnim i już nigdzie nie wychodzimy. Czajcie, że nawet pies miał dzisiaj przedwczesny spacer wieczorny. No, godzinę gdzieś. Póki słońce świeciło. Uuu, teraz już będzie się robić ciemno, Patrycja. Już ostatnie promienie za górkę. Nie strasz mnie, bo zaraz ci powiem, żebyśmy stąd pojechali. No, ale wiesz, że to ja jadę, więc i tak to nic nie zmieni. Ta kawiarnia ma 1182 opinie i 4,4 gwiazdki. Znaczy, tam jedziemy. Tak, tam jutro pojedziemy. Okej. Weźcie jakieś ciasteczka portugalskie i co? I potem jedziemy jeszcze na jedno miejsce. Co ja chcę zobaczyć? I potem jedziemy już do Hiszpanii? Czy nie? 2 tygodnie będą. Nie, nawet nie całe. Tak, jak celowaliśmy. No, prawie 2 tygodnie. No. Chyba, że staniemy jeszcze jeden dzień, no to wtedy 2 tygodnie. Jedziemy do Hiszpanii z powrotem. Tylko szkoda, że tam zimno. Zresztą tu też zimno. Dzień jest jeszcze w miarę, nie? Ale Dzień jest w miarę, ale w w nocy nocy przymrozki. zimno. No, dzisiaj rano wyszedłem Bo 0 ze stopni. psem, a tam kurde szoron. No. Portugalia. Jedźcie, mówili ciepło. No, jedźcie A do ja. Portugalii, ciepło będzie w zimie. Nie, no jest cieplej niż w Polsce na pewno. Nie, bo na tu rękę tak, bo taką górę to tak idzie łatwo. Jak już tu pan stoi, to pan mnie to przytrzyma?